tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina i przed nami vloguś z dupci. Słuchajcie, misiaki pysiaki. Piękny początek, jeszcze oczywiście Tabi swoim ogonem musiała się wpierdzielić. Od czego by tu zacząć? Może od dzisiaj, słuchajcie, od dzisiaj. Patrzę przez okno, w ogóle nie wiem, ale pewnie też tak macie, że jeżeli wychodzicie danego dnia pierwszy raz, to pierwsze co robicie, to wyglądacie przez okno i sprawdzacie, jak chodzą ludzie inni ubrani, co by wiedzieć, czy jest ciepło, czy jest zimno, jak się ubrać i w ogóle, nie? Nie wiem, czy macie tak jak ja, ale słuchajcie, ja mieszkam przy dość ruchliwej ulicy z jednej strony, z drugiej strony jest sporo bloków, wszyscy tędy przełażą, więc zawsze tutaj jest sporo ludzi. Oczywiście, jak ja wyglądam przez okno, żeby sprawdzić, jak się ubrać, pusto. Po prostu, kurwa, ulicę wymarł apokalipsa zombie. Apokalipsa zombie, wszyscy się pochowali, zombie jest jeszcze na tyle mało, że ich nie widać, ale jest pusto. Więc dobra, mówię, kit z tym. Wyglądam przez okno, znaczy wyglądam przez balkon. Cudowne słoneczko. No ale widzę, że tak te drzewa się dość ruszają, czyli pewnie jest jakiś wiaterek, no ale tak się zastanawiam, brać bluzę, nie brać, brać bluzę, nie brać. Wy dobra, wezmę tą bluzę, nie? No, więc bluzę wzięłam, założyłam, słuchajcie, ja wychodzę sobie. Idę kawałek dalej. Patrzę na niebo z drugiej strony bloku. Nie wpadłam na to, żeby wyjrzeć na chmur, znaczy zerknąć na chmury z drugiej strony, tak? Bo tam tylko wyglądałam za ludźmi, już na niebo nie patrzałam, a tam... A czarne chmury. Mówię, no pięknie. No ale dobra, popierdzielam po obiad. Popierdzielam po obiad. Słuchajcie, okularki przeciwsłoneczne, nie? Co z tego, że idę w stronę z tych chmur, ale okularki muszą być. Zresztą ja mam alergię. Jak widzicie, ja mam małe, przyćpane oczka, a jak wyjdę na dwór, to już w ogóle wyglądam jak mały Chińczyk, Japończyk czy inny Azjata. No po prostu alergia, że te wszechobecnie latające pyłki to po prostu wykańcza człowieka. Także popierdzielam w tych okularach przeciwsłonecznych, popierdzielam. Nie zdążyłam dojść do knajpy, w której kupuję obiady, jak zaczął padać deszcz. He, tak, tych okularów przeciwsłonecznych zdjąć nie mogę, bo kicha. Dobrze, że bluza miała kaptur, zarzuciłam ten kaptur i idę, nie? Nie to, że ją wczoraj miała włosy, tak? A moje włosy, pomyślcie, są takie fajne, puszop, tak się ten... Takie, wiecie, są takie... I w ogóle... Znaczy, no fajne w sensie są. No jak namokną, to już takie fajne nie będą, nie? Git. Dobra. Wchodzę do knajpy, patrzę. Jedyny obiad, jaki on nie lubię. Naprawdę, udka z kurczaka są jedynym obiadem, którego ja tam nie biorę. I co? Udka z kurczaka. A wystarczyło wczoraj zapytać się Beatki, która stoi za ladą, co będzie w dniu dzisiejszym i bym nie szła niepotrzebnie, ale nie, po co? Po co, jak mogę się przejść, zmoknąć, narobić sobie kaszany na osiedlu po drodze i tak obiadu nie kupić, wrócić do domu i go zamówić. Właśnie muszę zamówić obiad. No, ale to trzeba być po prostu mną. Zdecydowanie trzeba być mną. Tabi, możesz przestać mi tutaj łazić. Dziękuję. Słuchajcie, druga rzecz, o której bym wam chciała powiedzieć, to jest to, że YouTube jest szowinistyczną świnią. YouTube jest zdecydowanie szowinistyczną świnią. Dlaczego? Słuchajcie, siedzę sobie wczoraj, bodajże z Balinem i z Wizem, siedzę sobie, gadam na Teamspeaku i dostaję od YouTube'a, bo ja ogólnie robię tak, że siedzę na swoim prywatnym koncie, a mam otwartą również w przeglądarce kartę z fanpage'em. Ale jako, że mam to połączone, to informacje odnośnie fanpage'a pokazują mi się na mojej prywacie. No i na tym takim globusiku facebookowym wyskakuje mi coś takiego. Post ze strony Kina Czewa uzyskuje lepsze wyniki niż 90% postów na tej stronie. Promuj go, aby uzyskać lepsze rezultaty. Jak nie wiecie, to wam od razu mogę powiedzieć, że Facebook ma taką politykę, że w momencie, kiedy ja na Kina Czewa wrzucam post, a wy nie macie zaznaczone, że chcecie każde powiadomienie, to części postów nie widzicie, bo YouTube jej nie wysyła do wszystkich. Za to sobie trzeba zabulić i to niemałe pieniądze. I to za każdy post. Jeżeli się chce, żeby post dotarł do tam 100%, tak?
No i słuchaj, mogę wam powiedzieć, że na taki pierwszy lepszy przypadkowy post, powiedzmy post z filmikiem o jak się Magda zabija w Minecrafcie. Za ten post, aby otrzymała go osoby, które lubią stronę, muszę zapłacić 310 zł. 310 zł. No, więc wiecie, więc to się, że tak powiem, olewa. No ale dostałam tą informację, że ten post otrzymuje tam lepsze wyniki niż 90% innych postów. Więc co? Więc wchodzę, sprawdzam, jakiż to post. A tu co? Zdjęcia mojej kuchni w Minecrafcie z dopiską. W końcu mam kuchnię, mogę siedzieć tam, gdzie moje miejsce, nie chłopaki? Po prostu YouTube i ludzie na YouTubie to są po prostu szowinistyczne świnie. I YouTube stwierdził, że akurat ten post on sobie udostępni do wielu osób. Wiele osób go zlajkowało, więc tak udostępniał, no po prostu. Dzięki. Dzięki, dzięki. Jest totalna masakra. Naprawdę. No, ale dzisiaj tak w sumie w miarę krótko. Co bym wam mogła powiedzieć? Ogólnie miał być teraz Sonic. Sonika przerzuciłam na 18:30. Będzie jeszcze dzisiaj krok. Słuchajcie. Odcinek z kroka jest naprawdę dla osób pełnoletnich. I szczerze radzę go oglądać na słuchawkach. Bardzo ciężki odcinek i lecą takie bluzgi, złapałam takiego rage'a, że uwierzcie mi, że miałam ochotę pchnąć padem. Zresztą, ba, ja ten odcinek próbowałam nagrać wcześniej i padem pchnęłam, więc musicie się domyśleć, jak tam jest ładnie, miło i przyjemnie. Już wam mogę od razu powiedzieć, że jutro będzie na blogu podsumowanie tygodnia, na co już was zapraszam. Wrzucę wam, myślę, standardowo filmiki informacyjne tutaj, wrzucę wam linki na Facebooka i na Twittera. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest u mnie podsumowanie tygodnia na blogu, bo było do tej pory na razie całe jedno, to jest to spis danych filmików z danego tygodnia, podzielonych na kategorie vlogi, znaczy wpisy na blogu, na gry, na bonusy i na live'y. Także tam macie całe zestawienie podzielone, tak że każdy znajdzie to, co chce i lubi oglądać. Także już was na to zapraszam jutro wieczorem. I co? Aha, no i dzisiaj o 15:30 live z Roller Coaster Tycoon. Za niego możecie dziękować Wojtkowi, bo to właśnie oglądałam sobie u niego odcinek i stwierdziłam, że kurde, muszę w końcu sama pograć. Także was zapraszam i cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam was kimś, trzymajcie się i cześć! A, jak wam się podoba nowa miniatura? Don't waste your time, cause it will